Cześć kochani, witam Was, z tej strony Agnieszka i zapraszam do kolejnego takiego podsumowującego w sumie odcinka z tego scenariusza Odnaleźć miłość po rozstaniu. Ja wiem, że ja tego nie nagrywałam, grałam sobie tutaj naszą parą Sharon i Alanem, natomiast nie nagrywałam tego z prostego powodu, ponieważ trochę chyba się przeliczyłam, może trochę zawiodłam na tych scenariuszach, tak wam powiem. Dzisiaj będzie taki pogadankowy trochę film, nie będzie tutaj rozgrywki, także materiał będzie dość krótki, ponieważ chciałabym po prostu podzielić się z wami swoją taką osobistą po prostu opinią. Nic oczywiście, co musicie brać jakoś pod uwagę, bo rzecz jasna każdemu podoba się co innego. Ja po prostu nie wiem, jakoś myślałam, że będzie mi się lepiej grać w ten scenariusz. To znaczy, jak w niego grałam i tak jak oglądałam u innych youtuberów inne scenariusze, te z dzieciakami czy z tymi pieniędzmi, takie od zera do milionera trochę, to i sama jak grałam tutaj, w tym domku, to miałam takie wrażenie, że czegoś mi kurczę brakuje, no bo były te cele, były te trzy cele, które takie warianty bardziej niż cele, które mogły się tutaj wydarzyć w tym scenariuszu, przynajmniej w tym. I no, myślałam, że coś się będzie po drodze jednak działo, wiecie, że kurczę jakoś to gra będzie jakoś mnie tak popychać w kierunku różnych, nie wiem, może jakichś opcji dialogowych, coś takiego, no coś takiego innego, nie? A po prostu chodziło o to, żeby parze wyrównać te paski. Tak trochę przykro mi jest, że tak trochę niepochlebnie może się wypowiadam o tym scenariuszu i w ogóle o tych scenariuszach, ale powiem wam szczerze, że trochę nie rozumiem koncepcji tego, to znaczy koncepcja okej, bo to jest forma takiego wyzwania, bo jak na przykład ktoś zaczyna w The Sims 4, co oczywiście jest możliwe, no bo nie każdy musi w to grać, nie wiadomo ile, no to dla niego jest takie urozmaicenie, tak, bo może nie wiedzieć o wyzwaniach tworzonych przez takich, że tak powiem, zwykłych graczy, tak? No ale dla takich właśnie zwykłych graczy, którzy znają te wyzwania tworzone przez siebie samych w zasadzie, tak? No tych wyzwań jest taka masa, są tak ciekawe, są tak rozbudowane, są tak po prostu, no naprawdę są wyzwaniami czasami, tak? No i dostajemy takie scenariusze i kurczę, no okej, okay, ale trochę za mało się dzieje, wiecie o co mi chodzi. Ja tutaj wam mogę powiedzieć, że nasza Sharon, ja w ogóle bardzo lubię tych Simów, to nie o to chodzi, że mi się źle gra nimi, że mi się źle nimi grało. Ja być może jeszcze kiedyś wrócę do tego domu, a w ogóle mamy drugiego pieska, jak tam w lustrze się odbija, to też za chwilkę. No chodziło o to po prostu, żeby im przynajmniej jeden ten pasek dolny lub górny zrobić na zielono. Co mi się udało, dostałam tutaj informację, że czy ja to mam? Tak, scenariusz ukończony, gratulacje, udało Ci się ukończyć scenariusz. W nagrodę wszyscy Simowie z Twojej rodziny otrzymują punkty satysfakcji, które można wydać w sklepie z nagrodami. Możesz kupować nagrodę dla każdego z Simów za pośrednictwem panelu inspiracji. Tak, inspiracji, aspiracji. No i przechodzimy sobie do sklepu, no i faktycznie mamy dużo tych punktów, tak? No to jest fakt, mamy dużo tych punktów naprawdę. Więc w zasadzie na większość nas stać, tak? No to jest spoko, to pod tym względem jest fajne, bo w dość taki przystępny sposób można szybko sobie dużą ilość punktów tutaj wbić. No tylko no trochę mi tego za mało było w tym scenariuszu, no przyznam się szczerze, tak? No nie nagrywałam, bo za bardzo nie miałam czego, a ja nie lubię nagrywać jak nie mam za bardzo co, jak się nic nie dzieje, bo później się trochę męczę z tym, że ten odcinek jest taki nijaki, że ja sobie po prostu gadam o tym, jak oni na przykład, nie wiem, oglądają telewizję, tak? No, nie wiem, ja mam takie odczucie, ja lubię jak u mnie w odcinkach coś jednak się tam dzieje. No nic co, no. Oni poznali znajomych, spędzali wspólnie czas. Zauważyłam, że jak na przykład mieli te takie
Nastrójniki, tak, no na przykład jak on jest nakręcony, to jak wybierałam te takie opcje pod ten nastrójnik na Sharon albo odwrotnie, to szybciej im te kontakty właśnie się wbijały. No i koniec końców oni zostali. Jeżeli on pokazuje. No tutaj mamy właśnie, tak, związki. To bardzo skomplikowane była, ale są ostatecznie najlepszymi przyjaciółmi. Nie ma w ogóle między nimi żadnego romantycznego tutaj, żadnego charakteru romantycznego nie ma ta relacja, absolutnie, bo próbowałam, ale kompletnie im to nie idzie. No mają głęboką więź, lubią ze sobą spędzać czas. Także no, te relacje im się zdecydowanie poprawiły. Już nie są takimi wrogimi dla siebie osobami. No ale pomyślałam, że na tym poprzestam, tak zwyczajnie. Chciałam zobaczyć, jak się ten scenariusz zakończył. No i w zasadzie tak jak się spodziewałam. No powiem wam, że troszeczkę EA mogłoby się bardziej postarać, jeśli chodzi o stworzenie historii, bo na przykład w The Sims 2, jak jeszcze ktoś pamięta, to wychodziły takie gry, które w ogóle były w innym klimacie, na przykład jakaś była bezludna wyspa czy coś takiego, no to było zupełnie takie coś innego. No, może EA ma coś takiego w planach, bo tych scenariuszy wychodzi co jakiś czas, jakieś nowe wychodzą, tak? Więc no, może do czegoś to ma służyć i niektóre są ograniczone czasowo, co też nie bardzo wiem dlaczego. No, może mają jakiś cel w tym. O. No, w każdym razie tak chciałam. To będzie trzeci i ostatni odcinek z tego scenariusza, no bo po prostu nie podeszło mi to jakoś tak fabularnie, rozumiecie? Pomyślałam, że to będzie jakaś taka fabuła troszeczkę bardziej rozbudowana, może coś takiego innego, no a takie troszeczkę mi się to wydało za mało wciągające, o, w ten sposób. Ale taki, żeby nie było tak smutno i ponuro. Chociaż no nie jest ponuro, absolutnie, bo oni są wszyscy bardzo fajni. I Alan na tyle pokochał Moki, bardzo się z nią zaprzyjaźnił, że postanowił tutaj kolejnego pieska sprawić. No, widzicie, jak się tutaj fajnie bawią. Drugi piesek nazywa się Nugget. Jest samczykiem. I zobaczcie, jakie tutaj są informacje. Szczenięta w drodze. Gratulacje. Moki spodziewa się potomstwa. Wkrótce do rodziny dołączy właściciel malutkich łapek. Tak, bo Moki miała chyba lekką taką miłość odczuwała, unosiła się w powietrzu. Psia miłość. Więc. O, dokładnie tak. Więc się pokochały tutaj zwierzaczki. On jest trochę mniejszy od niej, ale to absolutnie nie szkodzi. No i oni sobie teraz spędzają tak miło czas, o. Oglądają sobie filmy, on tutaj jej przygotowywał obiady na przykład. Tutaj sobie rozmawiają tak po swojemu. Dalej sobie pracują w tych pracach, w których byli. Ona jest, tak, ona pracuje w tym studio tatuażu, a on jest sportowym tutaj menedżerem, PR-owcem. Tak wzięli sobie chorobowe, żebym mogła nagrać ten odcinek właśnie. No, także powiem wam, że za wiele tutaj się naprawdę nie wydarzało, więc tak no. Nie wiem, czy byłoby to ciekawe do oglądania przez was, tak szczerze powiedziawszy. No i w ogóle ciekawe jestem, co wy sądzicie o tego typu wyzwaniach od EA. No każdy ma inne zdanie. Ja się trochę zraziłam, takie mam wrażenie, że byłam lepiej nastawiona do tego, a może trochę więcej oczekiwałam po prostu. No, także dajcie mi znać, co wy o tym sądzicie. Myślę, że tutaj się wszystko między nimi będzie dobrze układać. Ja prawdopodobnie do nich jeszcze kiedyś wrócę w jakimś filmie, albo w ogóle w takiej rozgrywce swojej prywatnej. Może ich wrzucę do jakiegoś innego wyzwania, albo do jakiejś innej linii fabularnej, do jakiejś innej serii. No kto wie, no zobaczymy, bo oni są fajni. No Sharon jest prześliczna, Alan jest takim ciekawym chłopakiem, fajnym. Także bardzo ich polubiłam, tak jak wszystkich swoich Simów, których stworzyłam. No, także myślę, że jeszcze się z nimi kiedyś spotkamy. Także dajcie mi koniecznie znać, co wy sądzicie o tych wyzwaniach od EA, czy czego w ogóle po nich oczekujecie i czy spełniają wasze oczekiwania.
No jestem ciekawa, no może będzie jeszcze coś innego, może to pójdzie w jakimś innym kierunku niż teraz. Coś takiego innego, nie? No. No dobra, kochani, to naprawdę był taki krótki odcineczek, taki z moją opinią, podsumowujący trochę. Także trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym filmie. Pa, pa!